Siemano, ja jestem Yoshi Fan Gaming, a dzisiaj pokażę wam moje stanowisko gamingowe, które mam osobiście, już mam je od kilku miesięcy. I tak. No i zaczynamy ten odcinek. I powiem wam, co ja tutaj mam. Więc tak. Pierwsze, co mam, no to tak. Klawiatura. To oczywiście Razer Cynosa V2. Klawiaturę mam od Razera, to moja ulubiona firma. Tak, konsola do gier to oczywiście Xbox 360, a jeszcze dwie na dole. Dokładnie mam PlayStation'a i Xbox One'a. Oczywiście PlayStation'a 4. Tak, kamera Kinect do Xboxa 360. To jest na krótki kubek. Głośniki to oczywiście Creative. Nie wiem, od Creative'a to są głośniki. Tak, podkładka pod myszkę to Razer Firefly V2, myszka Razer Deadeater V2 Mini. Tak, stojak na słuchawki to oczywiście Razer Base Station Chroma. Słuchawki to oczywiście Razer Kraken X z mikrofonem. Tak, no i tak, monitor to oczywiście AOC T24G1. Fajny monitor, polecam go. I tak, jeżeli chodzi o specyfikację tego mojego komputera, no to oczywiście jest to obudowa. To jest oczywiście NZXT H510i, ma nawet LEDy od środka. Płyta główna to oczywiście ASRock B450 Gaming K4. Pamięci RAM to oczywiście to są ten Adata XPG Gamix S11. Nie, Gamix Adata XPG Gamix D10. To są pamięci RAM, które mam. Procesor, jaki mam w komputerze, to AMD Ryzen 5 3600. Chłodzenie CPU to oczywiście Silentium PC Fera 3. Karta graficzna to oczywiście Radeon RX 580. Zasilacz, który mam w komputerze, to oczywiście Seasonic Focus. Tutaj lampka od Platineta, jak widać. Lampka od firmy Platinet. Coś w tym stylu. I tak, i lampka jeszcze nocna jakaś, nie wiem. Moje łóżko, proszę bardzo. Nie podam wam specyfikacji, bo nie znam. Misiek słodki na łóżku. I tak, co ja tu jeszcze mam? Mam jeszcze tutaj ten. I tak, fotel to oczywiście MSI Mag CH120. MSI oczywiście. True Gaming. To jakieś tam śmietniki, śmieci jakieś tam. Retro komputer oczywiście, który mam. Klawiatura jakaś od Samsunga. Myszka, jak widać, Logitech. I tak, i przejdźmy do samego retro komputera. Zobaczycie, że on gdzie. Monitor to jest GP OPT TV? Czy GP TV? Nie wiem. 15SX, ale komputer działa. No, jak widzicie. Słyszycie ten głośny dźwięk? No i tak. Tak. O, włącza się. Widzicie sami? Czekaj. Dobra, F1. Windows 98 na nim jest. Tutaj to przepraszam za to mruganie, ale to na filmach tak widać, to mruganie. Absolutnie. O, i tutaj się mi to pojawia, jak widzicie. Coś, nie wiem, co tutaj jest. Ale, kurde. Kurde. Co sobie test zrobić? Może spędzić. Widzę.
Jest. Dobra, uruchomię się ponownie, tak jest. Nie wiem co to się Virus Microsoft Win98. To widzicie, właśnie się to dzieje. Tak? Nie wiem co, wiecie, że wiecie, widzę jak to naprawić, no to dajcie znać w komentarzu. O, proszę. No i to mruganie. No i przedstawię wam jego specyfikacje systemowe. Oczywiście nagrywam to telefonem jakby co. Ale nie chcę zamknij. Co jest z paskiem zadań? Co się stało z paskiem zadań? Czekajcie, fajny. Nazwa, czekajcie. Nie no, wejdę w panel sterowania. Bo będę administrator. Tu tak gardło coś mnie. O kurde, co? Czekajcie, coś ten kabel. No i co? Okej. No jest. Kurde. Gdzie tutaj to jest, widzowie? Gdzie tutaj to jest? Powiedzcie mi. Widzowie, będę... Nie. System. No jak sami widzicie, menedżer urządzeń. Jeżeli nie wiecie, jaki to jest... Jaki mamy tutaj procesor, no to wam pokażę. Jak sami widzicie, Intel Celeron procesor 32 MB RAM. Nie tak źle wcale. Menedżer urządzeń. Karty graficzne to, jak widzicie, jest ATI. To jest oczywiście ATI Rage IAC na złącze AGP. Czas dysk sobie zobaczymy, ile mam miejsca. Coś się te dokumenty są. Sorry, że przeglądam. Gdzie? Kurde, co to jest z tą klawiaturą zbugowany? Powinno tutaj być kuwerty. Te kwergi. Ktoś tutaj musiał podmienić te keycapsy. Zmienił specjalnie, żebym ja nie mógł. No ten komputer chcę znaleźć.
komputer chcę znaleźć. To jest znaleźć ten folder, ten komputer. Czekajcie. Folder, ten komputer bym się. Gdzie tutaj to jest? Widzowie, dajcie znać, bo się... Czekajcie. Folder options. Nie, kurde, tego nie chcę. O, mój komputer. Dobra. Tak, jak widzicie, dysk Windows C. Właściwości. Jak sami widzicie. No to dobra, widzę. No to do zobaczenia, widzę. Trzymajcie się, cześć, papa, do następnego odcinka.